mamy wreszcie dowód na istnienie życia pozagrobowego. Mam na myśli oczywiście pana generała Czesława Kiszczaka, który niedawno taktownie umarł, ale jak się okazuje, kontynuuje życie pozagrobowe. No bo jak gdyby nie kontynuował życia pozagrobowego, to w jaki sposób mógłby dokonać zemsty z zagrobu? A właśnie dokonał zemsty z zagrobu. Oto pani Maria Kiszczak zwróciła się do IPN-u z prośbą o spotkanie z panem prezesem Kamińskim. Pan prezes Kamiński przez 2 tygodnie nie miał czasu, żeby przyjąć panią Marię Kiszczakową, co jest mniej więcej tak samo dziwne, jak postępowanie Leszka Millera, który nie chciał odebrać telefonu od generała Marka Papały, a ten dzwonił do niego w dniu własnej śmierci aż 2-krotnie, co najmniej 2-krotnie, a więc w trybie pilnym, a być może nawet w trybie alarmowym, i Leszek Miller nie odebrał tego telefonu. Podobnie jak pan prezes Kamiński przez 2 tygodnie zwlekał z przyjęciem pani Marii Kiszczakowej, tłumaczył się brakiem czasu. Oczywiście wszystko to być może, ale wyobrażam sobie, że ostrożny pan prezes Kamiński od razu wyczuł nieomylnym instynktem, 6. zmysłem, że to molestowanie ze strony pani Kiszczakowej niczego dobrego nie wróży. Przeciwnie, wróży same zgryzoty, konieczność być może zniszczenia wszystkich legend, a zwłaszcza najbardziej ugruntowanej założycielskiej legendy, mitu założycielskiego III Rzeczypospolitej w postaci okrągłego stołu, gdzie Polak z Polakiem się tam miał dogadać. No i za duży wiatr na moją wełnę, mógł pomyśleć sobie pan prezes Kamiński, i próbował zwlekaniem sytuację ratować w nadziei być może, że pani Kiszczakowej się odmieni i przestanie go molestować. No ale niestety pani Kiszczakowej się nic nie odmieniło. No i wreszcie trzeba było ją przyjąć. I cóż się okazało? Okazało się, że pani Maria Kiszczakowa chce przekazać do IPN-u, jeszcze tak nie mam pewności, czy za pieniądze, za 90 tysięcy złotych, czy to con amore, archiwum po mężu, w którym znajdowała się również rękopis znaleziony w Saragoście, sławiący czyny tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Kiedy już media niezależne to ujawniły, to znaczy kiedy prokuratorzy IPN-u weszli do willi państwa Kiszczaków i tam zaczęli penetrować, 6 pojemników, 6 worków tam znaleźli tych dokumentów. Wyobrażam sobie, że na pewno nie jest to makulatura. Już tam pan generał Kiszczak makulatury w domu nie trzymał. Jeden w drugiego muszą tam białe kruki się znajdować, rarytasy. No i kiedy okazało się, że ten rękopis z 1974 roku, sławiący czyny konfidenta o pseudonimie Bolek, się znalazł, pan Lech Wałęsa, nasz kukuniek, nie wiadomo dlaczego, zareagował bardzo nerwowo i nawet na koniec powiedział, bo w ogóle z goryczą stwierdził, że mali ludzie walczą trupem Kiszczaka, podczas kiedy on tu obalił komunizm, a na koniec zacytował nawet Adolfa Hitlera, że zwycięzcy się nie sądzi. No, to widać, że obawy pana prezesa Kamińskiego nie były bezpodstawne. Jak taką poważną zastawkę sam kukuniek zasuwa, no to widzimy, że sprawa jest poważna. No i teraz będzie problem, ale zanim do tego przejdziemy, proszę państwa, to warto zatrzymać się chwilę nad determinacją pani Marii Kiszczakowej, która jednak nie ustawała w molestowaniu pana prezesa Kamińskiego. No, być może chciała zarobić pieniądze i wianuszka nie stracić, być może z jakichś innych przyczyn, a być może wykonywała ostatnią wolę męża,
Ale zastanówmy się w takim razie nad tym, dlaczego mąż taką właśnie tej treści ostatnią wolę objawił. Otóż proszę Państwa, żeby lepiej zrozumieć determinację pani Marii Kiszczakowej, musimy przypomnieć sobie, co się stało z małżeństwem Jaroszewiczów w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Otóż tej nocy małżeństwo Jaroszewiczów odwiedzili mordercy, którzy nie tylko ich zamordowali, ale przed śmiercią jeszcze ich torturowali, na co wskazywały wszystkie ślady. No i mimo to niezależna prokuratura przyjęła jako motyw zbrodni motyw rabunkowy, chociaż żadne precjoza nie zginęły, a fakt torturowania świadczył o tym, wskazywałby na to, że sprawca bądź sprawcy czegoś szukali. No i na pewno nie były to precjoza, bo precjoza ocalały. W ogóle chociaż były właściwie bardzo łatwo dostępne, z okoliczności wynika. No to skoro tak, to pani Maria Kiszczakowa miała się nad czym zastanawiać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy po śmierci męża mogła się skądś dowiedzieć, że parasol ochronny właśnie został nad nią zwinięty. No i w tej sytuacji przejęcie archiwum pana generała przez Instytut Pamięci Narodowej no, stało się palącą koniecznością. To już nie chodziło o tam żadne pieniądze, tylko o życie. A być może nawet jeśli o śmierć, to jakąś taką naturalną, a nie w takich dramatycznych okolicznościach. Proszę Państwa, wróćmy jeszcze na chwilę do zabójstwa państwa Jaroszewiczów. Otóż prokuratura skierowała sprawę na motyw rabunkowy i nawet postawiła przed sądem jakichś kryminalistów. Sąd oczywiście ich uniewinnił, w rezultacie sprawcy do dzisiaj są nieznani. Charakterystyczne jest również to, że nikogo nie zainteresowały zeznania świadka, który 1 września rano widział, jak z dom, willę państwa Jaroszewiczów opuszczają dwaj mężczyźni i kobieta. Ciekawe, charakterystyczne jest, że podobny szczegół, identyczny właściwie szczegół, został też zlekceważony w sprawie zabójstwa księdza Stefana Niedzielaka, który zginął we własnym mieszkaniu w nocy z 20 na 21 stycznia 1989 roku od fachowego złamania karku. No i tam z mieszkania księdza Niedzielaka też widziano, jak wychodzą dwaj mężczyźni i kobieta. Być może, że to ci sami mężczyźni i ta sama kobieta była. To zła kobieta była pewnie, ta, która tam wychodziła z tymi dwoma mężczyznami. No i to by wskazywało, że jest jakieś komando. No i skoro tak, rzeczy się miały, to któż takie szczegóły mógłby lepiej ocenić, jak właśnie nie generał Kiszczak, który coś tam o funkcjonowaniu naszej młodej demokracji przecież musiał wiedzieć. No i nic dziwnego, że w takiej sytuacji mógł przekazać małżonce ostatnią wolę takiej treści. Materiały generała Kiszczaka zostały przejęte przez Instytut Pamięci Narodowej. No i teraz mamy różne możliwości. Krzysztof Wyszkowski twierdzi, że Instytut Pamięci Narodowej nie tyle ujawnia, co ukrywa prawdę, a skoro tak, to tych możliwości jest całkiem sporo. No, mogą prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej katalogować to, te znaleziska i katalogować aż do czasu, gdy raz Wiedobr doprowadzi do zewnętrznej interwencji w Polsce, wysadzi w powietrze aktualny rząd, no a nowy rząd oczywiście bardzo surowo uchwali, że to są materiały absolutnie niewiarygodne. Co więcej, wprowadzi
oprócz kłamstwa Oświęcimskiego wprowadzi różne inne kłamstwa, kłamstwa wałęsowskie, kłamstwa michnikowskie, kłamstwa kuroniowskie, kłamstwa geremkowskie i inne pomniejsze, tak, że nie będzie w ogóle można się odezwać, żeby tam na jakieś kłamstwo się nie nadać i nie narazić się na odpowiedzialność karną. To jest jedna możliwość. Druga możliwość, że już po skatalogowaniu tych wszystkich znalezisk w tym pomieszczeniu Instytutu Pamięci Narodowej, w której one będą się tam zdeponowane, to pomieszczenie zostanie zalane aż po sam sufit ekskrementami, tak jak się to stało z 260 dowodami rzeczowymi w sprawie zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Jak pamiętamy, były one złożone w piwnicy gmachu policji w Olsztynie i akurat w tym pomieszczeniu pękła rura kanalizacyjna i zostało zalane po sam sufit ekskrementami. Wreszcie może się zdarzyć i tak, że piorun kulisty wszystko tam spali. No to się, takie rzeczy się przecież zdarzają. Albo że na te wszystkie materiały zostanie nałożona pieczęć tajności, co będzie równoznaczne z ich zabetonowaniem, tak jak w swoim czasie postulował to jego eminencja Stanisław kardynał Dziwisz. Zobaczymy, co się, najmniej prawdopodobne jest to, że zostanie one udostępnione publiczności, bo to by wymagało zweryfikowania wszystkich legend z tą legendą główną w postaci mitu założycielskiego III Rzeczypospolitej. Wprawdzie Muzeum Historii Żydów Polskich potrafiłoby sprokurować nam nowe legendy i nowe mity założycielskie, no ale lepsze jest wrogiem dobrego. Na wszelki wypadek lepiej nie próbować i stąd taka ostrożność pana prezesa Łukasza Kamińskiego. Proszę państwa, no sensacja goni sensację. Jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia po rewelacjach na temat agenta Bolka. Mówiąc nawiasem, pan prezydent Kukuniek, nasz kochany, wyleciał do Miami, a w jego imieniu przemówił Jarosław Wałęsa, eurodeputowany. Już widać, w jakim kierunku będzie nawijane. Już uchwalili, że nie wierzą. Już uchwalili, że to są fałszywki. Ciekaw jestem, skąd pan Jarosław Wałęsa wie, że generał Kiszczak trzymał u siebie w domu tyle fałszywek. Pewnie sądzi po sobie, pewnie Lech Wałęsa też trzyma w domu różne fałszywki. Ciekawe, czego te fałszywki dotyczą. No ale być może jak umrze, to się dowiemy. Pani Danuta Wałęsowa też zaniesie je do Instytutu Pamięci Narodowej, zażąda 900 tysięcy złotych za te wszystkie fałszywki. Także no w ten sposób wilk będzie syty i owca cała. Proszę państwa, więc jeszcze nie ochłonęliśmy z tych rewelacji dotyczących agenta Bolka, no i takiej zapowiedzi trzęsienia ziemi być może, a tu już pan Mateusz Morawiecki w imieniu rządu przedstawił zbawienny projekt uzdrowienia naszej biednej ojczyzny przy pomocy planu reindustrializacji. No i w ogóle, kiedy słyszałem te zapowiedzi, zbawienne oznajmienia, to przypomniał mi się taki wierszyk Tuwima, jak to poeta opisuje, jak się z Władysławem Broniewskim urżnęli czystą wódką. No i idą tam gdzieś po jakichś wertepach, trzymają się płotu, a władzio mi o kolektywach, powiada Tuwim, a won! Industrializacja, racja, pożytek z niej, powiada poeta. Indus, rozumiem, trializacja już mniej. No jest coś takiego tutaj, z czymś takim mamy i tutaj do czynienia. Ma się to wszystko odbyć kosztem 1 biliona złotych. Skąd ten 1 bilion złotych? Ano, wśród rozmaitych pozycji są również i takie, są również i oszczędności, jakie Polacy zgromadzili w Narodowym Banku Polskim.
No, po konfiskacie 130 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych już żadna niespodzianka nas nie zaskoczy. Widać wyraźnie, że początkowe podejrzenia, iż ideałem nowego rządu jest sanacja, znalazły potwierdzenie. To jest po prostu program nie tylko reindustrializacji, ale renacjonalizacji gospodarki. Także, bo to wszystko przejdzie przez budżet, wszystko będzie pod kontrolą rządu, no i oczywiście biurokracji, która wyobrażam sobie, jak się będzie musiała rozrosnąć w tej sytuacji. No, idą ciekawe czasy, proszę Państwa, i z tego punktu widzenia możemy już tylko odnotować szczegóły z kroniki kryminalnej. Właśnie znaleziony został na Malcie pan Poznański. Tutaj dowiedziałem się swoimi kanałami, że on był stażystą w tygodniku Polityka, no i w ogóle jest z korzeniami takimi najpierwszorzędnymi, co rzeczywiście skłania do pewnej zadumy, bo pan Poznański poćwiartował swoją ofiarę mieczem samurajskim. Od kiedy to starsi i mądrzejsi używają mieczy samurajskich? No widzimy, że multikulti święci triumfy. Proszę Państwa, co to się dzieje? Nie tylko kozikiem, ale i mieczem samurajskim niedługo obrzezani będą dokonywać rytualnych przy pomocy takich narzędzi rany boskie, a strach pomyśleć. No i z drugim takim przypadkiem z kroniki kryminalnej, który wypada odnotować, aresztowany właśnie został na 3 miesiące, tylko redaktor naczelny tygodnika Fakty i Mity, były ksiądz Roman Kotliński, były polityk, ozdoba dziwnie osobliwej trzutki Janusza Palikota, biłgorajskiego filozofa, o który jakoś tak zniknął z politycznej sceny. Nie wiem, czemu to przypisać. Czyżby w archiwum generała Kiszczaka jakieś precjoza tam się znajdowały interesujące? No w każdym razie widać wyraźnie, że zima, której właściwie nie było i którą trudno uznać za naszą, dobiega właśnie końca. No a wiosna to już na pewno będzie nasza, bardzo interesująca, żeby tylko wszyscy ją przeżyli. Na razie jeszcze najważniejsze osoby się nie wypowiedziały na ten temat, a w szczególności nie wypowiedział się pan redaktor Adam Michnik, w związku z czym mikrocefale skupieni w środowisku Gazety Wyborczej na razie jeszcze nie wiedzą, co myślą na ten temat. No, ale rozumiem, że pan redaktor Michnik też się wypowie, chociaż nie od razu, bo przypominamy sobie nominację, jaką wystawił w swoim czasie pan redaktor Michnik generałowi Kiszczakowi, mianował go na człowieka honoru. Proszę Państwa, nie tyle było to stwierdzenie faktu, co pełne zaniepokojenia pytanie: panie generale Kiszczak, czy jest pan człowiekiem honoru, czy nie? No i teraz zachodzi w umysł pod gornym kolą, czy w archiwum generała Kiszczaka znajdowały się jakieś materiały dotyczące Trutnia. No bo jeśli będą się znajdowały, no to czekają nas rozmaite niespodzianki. Być może również znajdują się tam jakieś materiały steczki drogiego Bronisława, bo jak pamiętam, o ile pamiętam, kiedy w 1992 roku badana była zawartość teczki drogiego Bronisława w archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to okazało się, że z tej całej zawartości zostały tylko okładki. A skoro generał Kiszczak miał takie prywatne domowe archiwum, to nie jest wykluczone, że ta zawartość właśnie tam się mogła znaleźć jako polisa ubezpieczeniowa. Proszę Państwa, ziemia się być może, że wszystko zakończy się wesołym uberkiem, ale być może, że
ziemia się zatrzęsie, że rzeczywiście Muzeum Historii Żydów Polskich będzie musiało opracować zupełnie nową wersję naszej sławnej transformacji ustrojowej.